teraz o zabranie głosu pani Barbary Kaźer w związku z tym raportem. Odniesiemy się teraz do tego raportu i bardzo bym prosił właśnie, żeby go uchwalić. Dzień dobry. Ja się strasznie cieszę, że nie mogłam tutaj przyjechać w tym pięknym miejscu, w którym wcześniej słyszałam, że jest piękne, a nie miałam okazji w nim być, że mogę tutaj być z Państwem. Bardzo dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że ja nie uczestniczyłam w poprzednim spotkaniu w maju w ubiegłym roku, niestety, ale sobie pozwoliłam przyglądnąć mu się w internecie. I też jestem pod wrażeniem tego, co robi Ośrodek Kultury. Ja pracuję z różnymi gminami i też pomagamy trochę właśnie kształtować tą ofertę. Czyli nie o to chodzi, żeby ją wywrócić, albo nie powiedzieć, nie o to chodzi, żeby ją w jakikolwiek sposób oceniać. Bardziej chodzi o to, żeby ją kształtować, czyli żeby zobaczyć, czy można by tą ofertę jeszcze wzbogacić, jak można dodatkowe wprowadzić elementy, które są ważne, są interesujące dla mieszkańców. Także żeby to też było jasne, nie chcemy się tego wracać, chcemy uzupełnić i chcemy też, żeby mieszkańcy mieli taką możliwość, żeby trochę podpowiedzieć, że może jeszcze brakuje jakichś zajęć albo czegoś, czy mieszkańcy czy chętnie wzięliby udział, a czego w ofercie nie ma dziś, a może być, bo możliwości i pomysłów też jest całe mnóstwo. I w ubiegłym roku przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na określeniu różnego rodzaju warsztatów i spotkań, które mogłyby się dodatkowo odbywać z udziałem Ośrodka Kultury, ale też, żebyście Państwo wiedzieli, że nie zawsze to o to chodzi, że my teraz powiemy, że Ośrodek Kultury ma robić to i tamto, bo być może niektóre warsztaty, niektóre zajęcia, niektóre spotkania mogą zorganizować sobie sami mieszkańcy. Żeby też nie myśleć tak, że to za każdym razem to musi być wyłącznie działalność Ośrodka Kultury. Ja tutaj działałam niedaleko w kilku gminach w okolicach Oświęcimia, między innymi w gminie Wrzeszcze. Okazało się, że tam przy Ośrodku Kultury działa klub Babskie Fanaberie, który w ogóle nie zainicjowała gmina, nie zainicjował Ośrodek Kultury. Ośrodek Kultury udostępnia pomieszczenia, natomiast kobiety się zorganizowały same, bo chciały sobie organizować warsztaty. Warsztaty polegają na tym, że uczą się nawzajem różnych rzeczy. Czyli żeby też myśleć o tym wykorzystaniu ośrodka bardzo szeroko, żeby to nie było tylko na zasadzie, że teraz my damy propozycję i będziemy oczekiwać, że to koniecznie musi ośrodek, który tak dużo robi, musi koniecznie zrobić. Że jakby popatrzeć na to, że to jest infrastruktura, możliwości, które tak naprawdę są do wykorzystania dla każdego, przez każdą grupę, czy zorganizowaną, czy niezorganizowaną. Bo ten klub Babskie Fanaberie nie ma osobowości prawnej, nie jest zarejestrowany. To są po prostu kobiety, które się skrzyknęły, razem robią warsztaty, ale to też służy integracji, byciu ze sobą, to też jakby wzmacnia i buduje wspólnotę wewnątrz. Tyle chyba tytułem wstępu. Jesteśmy tutaj w ramach projektu, który się nazywa Partycypacja Zróbmy Kolejny Krok. I w ramach tego projektu współpracujemy z kilkoma gminami w Małopolsce. W zakresie oferty kulturalnej działamy też z gminą Zawoja, w której też dużo się dzieje, ale znowu też jest trochę taki rozdźwięk i też nie zawsze to co często bywa problemem, że nie wszyscy wiedzą. To co tutaj, cudowna prezentacja pani dyrektor, ale pytanie, czy wszyscy mieszkańcy ją znają, czy wszyscy mieszkańcy wiedzą o tym, jaka jest oferta. Przedstawiłam, jak się promujemy. Ja wiem, ale czy do wszystkich to dociera? Czy do wszystkich to dociera? Czy wszyscy to wiedzą? No właśnie to jest zawsze problem. Chcą się dowiedzieć. No to jest tak, to jest też inna rzecz. Działamy z gminą Zawoja i też z miastem Miechów, dokładnie w tym samym zakresie. I tak, dzisiaj mamy taki pomysł, żeby przede wszystkim odnieść się trochę do tego, co było zrobione w maju, żeby nie zaczynać też od zera, no bo jesteśmy już na jakimś tam etapie pracy, żeby trochę zobaczyć, jakie pomysły były w maju. Może one, ponieważ to było maj roku 2014, więc być może też te pomysły, część jest aktualna, część już się zdezaktualizowała, bo albo jest realizowana, albo, bo tutaj na przykład znalazły się warsztaty fotograficzne, jak rozumiem, takie warsztaty fotograficzne są, prawda? W związku z tym być może no, nie ma sensu wprowadzać do oferty czegoś, co po prostu jest i działa. Natomiast, żeby sobie zobaczyć, co dalej jest ciekawego, czy co można próbować uruchomić,
Być może na tej liście dzisiaj nie znalazłem, w maju ubiegłego roku nie znalazło się coś, co mogłoby się znaleźć dzisiaj, bo tutaj też pomysły na warsztaty, pomysły na działania, pomysły na spotkania mogą być bardzo różnorodne i mogą się rozwijać, mogą się zmieniać. Więc to jest jedno. A drugie, chcielibyśmy się trochę zająć też wydarzeniami w gminie, bo był szereg propozycji różnych wydarzeń. Dzieje się strasznie dużo tych wydarzeń, jest bardzo, bardzo rzeczywiście dużo, ale też były pomysły na kolejne nowe wydarzenia, takie, które jeszcze tutaj nie miały miejsca, związane zarówno z kulturą, jak i też ze sportem. Także obie te dziedziny tutaj były uwzględnione. I prośba jest taka, żeby się podzielić na dwie grupy. Chcielibyśmy to zrobić, żeby to było szybko, żebyśmy rzeczywiście do 15 zdążyli porozmawiać o wszystkim. Żeby się podzielić na dwie grupy i myślę, że możemy się podzielić tak mechanicznie przez pół. Po prostu. I jedna grupa zajmie się tymi warsztatami, tymi spotkaniami na początek, a druga grupa wydarzeniami. Czyli przeanalizujemy sobie, co jest, co może jeszcze być. A następnie grupy się wymienią swoimi tam listami. Dobrze? Tak, żeby każdy uczestnik mógł się wypowiedzieć zarówno w kwestii warsztatów, jak i w kwestii wydarzeń. Organizacyjnie w takim razie prosiłbym, żeby tutaj Staszek był do tej grupy, pani Ala do tamtej grupy i sformułujmy się w kształt Ludzie z krzesła, drodzy Państwo, grunt. To by trwało dosłownie parę chwil. Chcielibyśmy tutaj moim zdaniem trzeba byłoby zacząć od takiej tutaj w grupach mamy od inwentaryzacji czasem, żeby to przejść. Te rzeczy, które się dzieją, trzeba oczywiście. Właśnie na tym to ma kolegę. Od mojej strony. Zabawa twórców, konkurs Mam Talent, potem jest noc filmowa, zawody ASG. ASG to jest taka, to jest strzelanie, to jest taki kulek z broni. To jest taka forma strzelnicy. Konkurs na największy ogród, dni rybic, turniej wsi, rajd na brzankę. Imprezy honorowa na skoczu, turniej piłkarski, panowie szkolne, kawał kawału, nieodparte instytucje, czyli takie rząd remizy, GOK, kultury czy powiedzmy, czy chwili, czy kultury, czy GOK, GOPS, spotkanie z harcerzami, Zener Orzeźwiarski, targi drzewne, wyprzedaż garażowa, turniej, co się wtedy powtarza, różnych innych gier, ognisko z piosenkami, międzynarodowe wymiany młodzieży. Pytanie jest takie, które z tych rzeczy musimy wykreślić jako istniejące już czy to może to być parę już, prawda, mamy, tak? Postarzanie nowy, to jest dobre. Postarzanie mamy, zdaje wskazać te, które na przykład nie stanowią, które można było tu spróbować coś zrobić. Zastanowić się na to, to jest strażackie są, ale to chyba wtedy chodziło, o ile pamiętam, właśnie o sportowe. Czyli drużyny, tak.
my też jesteśmy w Turniej Wsi, jak nie patrzymy. No nie, bo ty teraz też jest w Turniej Wsi, bo tak, każdy wsi jest ten podatek. No to też ma. I to jest odpowiedzialny biblioteki. Że publikują? A nie, nie, że nie publikują. Ale to nie musi być zorganizowane przez tak. Nie musi być zorganizowane przez tak. Nie wiem, co to jest oglądanie filmu. Czy nie trzeba licencja? Więcej niż 10 osób trzeba licencja. Trzeba miesięcznie, rocznie się wypowiadać, bo myśmy się nie zgłaszali. Nie, 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 ja wiem, to jest Teraz robimy to albo jako Stowarzyszenie Zalasowe, albo koło jako miłośników poezji też wyjeżdżali. Jeszcze w ramach projektu Ośrodek Kultury teraz mają przejść ten projekt jeszcze zielone plamy i teraz to ma w Lipnicy i też mają. Tu jest taka relacja, dla młodzieży, która pozwalałaby na to, żeby tam pójść i robić właśnie zawody ESG. Dużo zainteresowania wzbudziła impreza plenerowa na Kokoczu. Ona się odbywała kiedyś i tutaj była propozycja, żeby ją połączyć z ogniskiem, z piosenkami. No dobrze. Wieczór kawałów. Tak, z wieczorem kawałów, czy jakimiś innymi formami kabaretowymi. Podnoszono również konieczność organizowania festiwali i koncertów młodzieżowych. Stworzenia produktu lokalnego, wymyślenia formuły na konkurs na produkt lokalny i zrobienia tego w formie właśnie konkursu po to, żeby taki produkt jak karp, jak śliwka czy grzyb w innych miejscowościach, czy produkty pszczelarskie na przykład, mogły być tutaj charakterystyczne dla naszej gminy.
Kolejna sprawa to są konkursy, przeglądy, kabarety w formie gawęd. Dlatego, że wiele osób znajduje w tym dużą przyjemność słuchania innych i szczególnie w tym kanonie humorystycznym. Oraz wieczór regionalny, który polegałby na tym, że te osoby, które mają coś do zaproponowania interesującego, jeżeli chodzi o sztukę czy kulturę lokalną, mogłyby spotykać się na wezwanie jakiejś instytucji, Domu Kultury czy innych instytucji i na przykład robić takie prezentacje dla osób z zewnątrz, dla turystów, dla kogoś zainteresowanego, na przykład w formie jakiegoś wesela czy jakiejś innej inscenizacji, prezentując lokalne zwyczaje, lokalne tutaj regionalne jedzenie i mowę, całą tą taką obrzędowość, którą mamy na miejscu. Także to jeśli chodzi o wydarzenie, to tyle. Ale trochę jeszcze puściliśmy wodę fantazji, co mogłoby być. No, warsztaty tego pazu zostały uznane za coś, co rzeczywiście mogłoby się odbywać i nas uznaleźliśmy się chętnie, bo patrzyliśmy pod tym kątem, czy wśród mieszkańców będą osoby, które zechcą wziąć w tym udział, które się tym zainteresują. Było tworzenie filmów, takie warsztaty, przerobiliśmy je na dyskusyjny klub filmowy. Czyli na razie, żeby się spotykać, robić projekcje filmów, a potem po projekcji w ramach takiego spotkania trochę towarzyskiego, dyskusji merytorycznej, żeby sobie porozmawiać o filmach. I drugi dyskusyjny klub książki czy czytelnika, to jest coś, co działa, tylko działa na małą skalę. Czyli żeby to otworzyć, żeby ten klub miłośników książki działał szerzej, rzeczywiście był takim pretekstem do fajnych spotkań o książce. Taki dyskusyjny. Ja mam przyjaciółkę, która działa w czymś takim i ona po prostu tym żyje, więc ja tylko żałuję, bo ja czytam strasznie dużo książek, a nie mam czasu na pewną dyskusję. Niestety, muszę dyskutować sama ze sobą, a to nie to samo. Spotkania z ciekawymi ludźmi, i tutaj trochę próbowaliśmy, przepraszam, festiwal tradycyjnych potraw. Zamiast warsztatów kulinarnych padł taki pomysł, żeby organizować coś, co było festiwalem tradycyjnych potraw, na przykład takich monotematycznych, na przykład żuru, bo się różnią te przepisy, w każdym domu ten żur smakuje trochę inaczej, żeby każdy przyszedł z garstką żuru, żeby można było tych różnych żurków popróbować, a następnie wybrać najlepszy żurek. Jest integracja, jest w tym zabawa, jest też promowanie tej tradycyjnej kuchni. Spotkania z ciekawymi ludźmi, i tutaj sobie tych ciekawych ludzi określiliśmy przede wszystkim jako takich ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, coś przeżyli, mogą o czymś opowiedzieć, i na przykład z podróżnikami, z kimś, kto zdobył Mont Everest, może o tym opowiedzieć, może opowiadać o różnych szczegółach, niektórych, o których się na przykład już nie pisze w książkach, i że też można zadać pytanie na każdy temat takiej osobie, dowiedzieć się szczegółów. Wspólne wyjazdy wzbudzają bardzo duże zainteresowania. Trochę tego się dzieje, ale że to jest coś, na co też byłoby zapotrzebowanie. Najlepiej, żeby to było jeszcze wyjazdy więcej niż jednodniowe, bo to też jest dobra droga do integracji, do poznawania się, do zbudowania wspólnoty. Grupa dla pasjonatów, czyli dla ludzi, którzy czymś szczególnym się interesują, na przykład klub górski, czyli dla tych, którzy łażą po górach, żeby ich zintegrować, żeby sobie organizowali wspólne wypady, potem jakieś dyskusje, pokazy zdjęć, pokazy filmów górskich, żeby mieli taką możliwość rozwijania swojej pasji. Wieczory dla singli, to chyba nie trzeba tłumaczyć. Taki pomysł. Języki obce. Tutaj rozmawialiśmy w pierwszej grupie, raczej te języki obce były na nie, natomiast w drugiej grupie jednak było takie poczucie, że jest zapotrzebowanie na języki obce, szczególnie w grupie takiej, która jeszcze się nie uczyła w szkole języków obcych, czyli tu głównie chodzi o angielski, czyli mówiliśmy o grupie 30+. Że najpierw myśleliśmy o seniorach, potem napisaliśmy seniorzy 30+, ale uznaliśmy, że seniorzy, czy może grupa 30+, niekoniecznie czuć się seniorami, więc uznaliśmy, że to przede wszystkim dla takiej grupy od 30+, że tu mogłoby być zainteresowane.
Następnie spotkania przy grach planszowych, w ogóle taka trochę popularyzacja tych gier planszowych, że to jest coś, co przechodzi renesans i że tutaj by się znalazła być może grupa takich osób, które by przychodziły, żeby się spotykać i grać sobie w gry planszowe. Że coś takiego można byłoby zorganizować. Spotkania młodych mam. Zostało uznane w drugiej grupie, że młode mamy często mają problem z wyjściem z domu i że być może fajnie byłoby zorganizować dla nich takie właśnie spotkania. Regularne, że wiedzą, że tam, nie wiem, we czwartki, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie jest spotkanie. Można organizować na przykład zapraszać jakichś specjalistów, którzy tam pomogą im trochę, doradzą, jeśli chodzi o opiekę i wychowanie nad dziećmi, ale też po to, żeby się te mamy mogły spotkać, pogadać sobie, wymienić się różnymi opiniami. No i ostatnie, grupa Nordic Walking, że tutaj jest sporo osób, które chodzą po ciemku, po zmroku i że może fajnie byłoby właśnie te osoby, które chodzą z kilkami właśnie zgrupować i też organizować w jakiś sposób. Łapać gdzieś jedno miejsce. Wspólne wypadki. Tyle wymyśliliśmy. I to wszystko zostanie poddane jeszcze, przefiltrowane przez wszystkich mieszkańców. Tak. Podgłosowanie. Te nasze propozycje i ich uszczegółowienie, tak jak mówiliśmy, zostaną poddane pod głosowanie w jakiejś formie ankiety lub takiego głosowania jak przy okazji budżetu obywatelskiego. No i mam nadzieję, że uda się wypracować jakieś konkrety na rok następny, aby je wdrożyć i już w oparciu o te, które są najbardziej atrakcyjne dla szerokiego grona, spróbować zastanowić się, jak sprecyzować. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie, za ciekawą dyskusję i rozmowę. No i mam nadzieję, że spotkamy się kolejnym razem. A ja mam nadzieję, że w przyszłym roku...